Witam Was serdecznie, nazywam się Artur Pilarczyk i zapraszam Was do wspólnego gotowania z moim kolegą Darkiem. Cześć, witam Was ponownie. Tym razem co, Artur, przygotujemy? Coś wytrawnego. Ostatnio było na słodko, dzisiaj wytrawnie. Będziemy przyrządzać chłodnik z ogórka, z awokado, z salsą, z pomidorów. Postaram się wspierać na tyle, na ile moje możliwości kulinarne są rozbudowane. Cieszę się bardzo. Ogólnie będziemy potrzebowali awokado, ogórki zielone, gruntowe ogórki, jak i przygotowałem jeszcze małosolne ogórki, czyli takie w zalewie. Do tego salsa pomidory różnego koloru, czym więcej rodzaj, będzie to słodsze i smaczniejsze. Będziemy głównie robić na śmietanie ze strzałkowa. Jest to 18% śmietana, ma certyfikat jakość i tradycja, gdzie ciekawostką jest to, że jest niezmieniona receptura od 70 lat. Jak i trzeba zauważyć, że z racji tego, że 70 lat jest niezmieniona receptura, będzie bardzo krótki termin przydatności. Pamiętajcie, jak sama nazwa wskazuje, jest to chłodnik, więc trzeba pamiętać, że wszystkie składniki, jak i warzywa, tak i nabiał, muszą być dobrze schłodzone. Słuchaj, to zaczynamy. Będę miał do Ciebie prośbę, żebyś pokroił w kostkę ogórki. To i duża ta kostka? To będzie wszystko blenderowane na taką gładki, powiem, krem, ale to będzie chłodnik na śmietanie. Jeśli coś robię nie tak, to proszę popraw mnie. W ostatnim brownie te same pozytywne wspomnienia. Ja w tym czasie przygotuję awokado. Kostkę wydrążyłem. Pokażę, jak to zrobić w najprostszy sposób. Przekładamy na pół. Wyciągamy. I obie. Taka kostka? Tak, jest dobra. Będzie to wszystko blenderowane na gładką konsystencję. Podasz miskę, tą większą, bo wszystko będziemy wspólnie do tej miski przekładać, te ogórki, a ja w tym samym czasie pokroję awokado. Proszę Ciebie, weź wyciśnij sok z limonki, z jednej limonki do miski. Tutaj następnym będzie produktem śmietana ze strzałkowa. Włożysz? Pewnie. Tam są łyżki. Pewnie. Uwaga na konsystencję, jest jednolita, aksamitna. Bardzo gęsta. Tak, właśnie. Następnym będzie sól, pieprz i cukier. I będziemy to blenderować. Okej. Proszę Ciebie, teraz blenderuj. Jak zresztą zauważyłeś, dzisiaj mamy same witaminy. Awokado, ogórki i śmietana. Słuchaj, Darku, dołożymy jeszcze świeżą miętę, taką konkretną garść witaminy. Również zblenderować? Poproszę. Postaram się zrobić to szybko, jak na co dzień na rajdzie. Dołożę jeszcze cukru i dwie łyżki. Odłóż blender i użyjemy teraz siadłego mleka. Spójrz, co za konsystencja. To jest to, co ja wcześniej mówiłem, że można je kroić nożem. Wymieszaj to, litą masę. Wygląda to coraz bardziej apetycznie. Spróbujemy. Trochę jeszcze soli. Jak wychodzi mi mieszanie? Bardzo dobrze, ale fajnie czuć miętę, takie orzeźwienie. Aktywna część mojego gotowania. Troszeczkę jeszcze sobie pozwolę dać limonki.
Cały czas mieszaj, mieszaj cały czas, żeby wszystko się połączyło. Patrzcie, jak to dobrze wygląda. Super. No i w takim razie robimy teraz salsę. Proszę Ciebie, odłóż to na bok. Jednego pomidorka w kostkę malinowego, a ja sobie wezmę żółtego. Darek, ja Cię troszeczkę tu poprawię. Ciut mniejszą. To jednak musi być salsa, trzeba to delikatnie przesiekać. Okej, może się czegoś nauczę przy Tobie. Nie? Dobra. Zdecydowanie lepiej. Słuchaj, wrzuciliśmy pomidory. Teraz poproszę Cię, żebyś je przemieszał. Jeszcze dołożę świeżego pieprzu, bo troszeczkę mało. Zajmiemy się za przygotowanie dania do zaserwowania. Dobrze. Teraz mamy wszystko już gotowe. Będziemy nakładać. Proszę Ciebie, albo potrzymaj, a ja nałożę. Fajnie, bo użyliśmy zsiadłego mleka, a dobrze wiesz, że to jest bardzo dobre na jelita. Wspomaga pracę, a u Was jest to też potrzebne. Jakby nie patrzeć, zdrowie u Was jest najważniejsze. Danie mamy gotowe, jeszcze dołożyliśmy mało solnego ogórka. Proszę Cię, spróbuj. Z chęcią spróbuję tego, co dokonaliśmy razem. Mam nadzieję, że Tomkowi pójdzie równie dobrze jak nam. Chyba. Nie mogę się doczekać. Tobie dziękuję, a zapraszam Tomka do wspólnej przygody. Poszło nam nieźle. Dzięki.